Naważyło się trochę piwa. Oj, to prawda. Naważyło się trochę piwa. Trzeba je wypić. Tak. Znałeś ryzyko. Mówiłem ci, nie kradnij z tego sklepu spożywczego. Dobrze, panowie, zapraszam panów Nikt za nie mną. widział. Kamery są. PDW. Panie Felipe i panie Grande, zapraszam. Leciutkie przesyłanie. Dlaczego nas zabieracie, zakuwacie, panowie? Gdy znajdowali się panowie na miejscu strzelania. Ale to przecież w mieście byliśmy, jak setki tysięcy, miliony mieszkańców. Ameryka perma, wiem. No ja rozumiem, ale niestety znaleźliśmy dwie ofiary prawdopodobnie strzelaniny, tak? Tak. Byli panowie postrzeleni? Byli. Tak, tak. Pan Nigrande znajdował się przy panu pistolet? Gnat to był, bo to był duży pistolet. No to czy znajdował się przy panu tak zwany tak, gnat? Tak. Panie Felipe, czy znajdował się przy panu nóż? Tak. Panowie posiadają zezwolenie na licencję? Nie. Zezwolenie na licencję? Znaczy zezwolenie na broń, przepraszam. Nie, późna no, godzina. Ale moment, no nóż to nie jest nic nielegalnego. No, wie pan. Kwestia nielegalne interpretacji. To jest jak funkcjonariuszka nawet policji słucha gangsterów mokotowskich. Słucham? No, no pogadamy później. Zapraszamy przed szpital. No i co tam? Pan w tych okularach podskoczył. Pan Felipe i pan Grande są zatrzymani. Do czasu wyjaśnienia pan Grande posiada broń bez zezwolenia. Obaj byli postrzeleni przez lekarzy. Przez kogo? Przepraszam, przepraszam. Właśnie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Legalny gang lekarzy. Przepraszam, późna godzina. Panowie byli postrzeleni. Zapraszam. Lekarze, ty blondy, jesteś bandyta. I MS najpierw postrzeliwuje. Przepraszam, ludzi, przepraszam, krzyje, przepraszam, przepraszam. Późna godzina. Spokojnie, spokojnie. Ktoś chyba muszę na rytę. Również zapałki. Epic Zbigos podsumował dzisiejszy dzień i spytał. Dobrze. Będziecie IRP czy tylko DM? To było dobre, to dobre. Przeszedłem do ściany. Pan dowód gdzie znajdę? No, dowód. Pan posłucha. Przez pierwszy tydzień będę chodził na wszystkie spacery. Zobaczymy, czy będą mi jechać po rajtach. Jak pan myśli? Co mam? Nie, nic. W kieszeni to nie. Co pan powiedział? Mówiłem telefon, tak? To zostajemy przy zarzutach posiadania broni pierwszej bez zezwolenia. To co będzie pan tutaj odsiadywał wyrok w więzieniu stanowym 5 miesięcy i grzywna $1500. Rozumiem. Czyli zgadza się tutaj pan? Oczywiście, no co mogę zrobić? Przyznałem się sam. No to oczywiście, no ja wezmę służbę więzienną, a kolega tu już... Panowie, panowie. Mhm. Tak. A jak z moją kobietą, Majo Majesko? Ona jest jeszcze przesłuchiwana. A... No dobra. A więcej dostanie? Grozi więcej? Czy jak z nią jest? Czy prawdopodobnie będzie to dożywocie. Jest, dobrze. Katowola, nie? Starej nie ma, w końcu będzie życie nowe. Nie słyszała, chyba jest tu gdzieś obok? Nie, nie, spokojnie, jest w sali przesłuchań. Nie. A, nie słyszała na betonu. No, więc... Dobra, ty, weźcie tylko dajcie jej testament, żeby... A nie, ona tam ma minus 50, to... No. Nie wiem, to weźcie te kanapki, wszystko z spadku, ja wiesz, i mówię, lecimy panowie, stawiam kanapki. Policjant spotyka na ulicy zapłakanego Karolka. Dlaczego płaczesz, dziecko? Dziecko na to odpowiada, bo zgubiłem 10 zł. Policjant odparł, masz tu 10 zł i nie płacz. Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze. Policjant mówi, dlaczego jeszcze płaczesz? A dziecko na to, bo gdybym nie zgubił tej dychy, to miałbym 20 zł. No teraz, XD. Teraz! No to XD. Teraz. Nice. Dobre to było. Dobre to było. Wiesz, jak my chcieliśmy mieć tutaj miejscówkę w mieście, to trzeba było, wiesz, licytację zapłacić i tak dalej, nie? Uh-huh. A jako ugrupowanie. No. Ciekawe, czy Mokotów musiał zapłacić za komendę. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Ale to jest rozdupcone, no jak ten. Trochę stylu, nie będziemy samochodem smrodu jeździć. A kto oponki przebił w tym? Patrz. Tu oni stali. Ja próbowałem uciekać, ale mnie zaczęli strzelać do mnie.
Tak, tak. Nie mogą tak. uciec. Oni tu rozstawili się, my byliśmy tam, aha, po drugiej stronie. Mhm. No i nas rozstrzelali, nas przecież nie, tego nie było co zrobić. Tak, tak. Ale rozumiesz, zobacz. Oni mają tu, całe drzwi są opancerzone. Mhm, zobacz, tu są kule. Kto w nich strzelał? Strzelał z nich Rudy, strzelał w nich ta Kinga, Gruchacz. Kinga też? Tak, tu tak. Jest tam. Ja nie wiem. Ja mi się ręce telepały, ja nawet nie dałem rady broni wyciągnąć. Znaczy tam raz kiknąłem, ale prawie sam się postrzeliłem. To to auto macie, co mówiłem. A co to? To nie ma. Nie wiem, panu. Dzięki. A to wasze chyba. Nasze, ale nie. No. Jakby kolegi. Cześć. Kto jeszcze strzelał? Diabeł, Pępek, Bigos, Budzik. Oni strzelali, ale to wiesz, że to są. A Stefan? A Stefan to jest. Ja go nie znam, od nas to jest? Nie. Stefan jest piekarzem. O. Co, sprzątniecie go nam? Dzięki, no nic, no widzisz tam. O, to pani Kasandra już przyjechała pod ten samochód chyba. Tak, już wezwała mechanika, zaraz przyjdzie i odholuje. Dobra. Prosto na parking policyjny tam. To gdzie jego miejsce. If you know what I mean. Cyk, lecimy. Do widzenia pani. Nie bądź taki dla niej osły i ten złośliwy. Może zakochała się w kimś z Mokotowa, no. Nie możesz tak. Uszczypliwy jesteś. Wiem, że nie byłeś aż tak złośliwy, jakbyś mógł być, ale... W pracodawcy by się zakochała, daj spokój. Mogło jej się przykro zrobić. No. Działa z Mokotowem, to działa. Działa jak natura chciała. Stoi tam nadal? Policjantka? Stoi. Słuchaj, proponuję porwać ją i powypytywać. Zrobić ci przesłuchanie. To jest dobry pomysł, ale czy dzisiaj? Ja się nie wiem. Kto od nas ma klamę? Masz klamę? Dobra, nie dzisiaj, Grant. Nie dzisiaj. Wiesz co? Ona jest sama. Może zachowajmy trochę klasy, jak jest sama, to nie będziemy kobiety. Słuchaj, ja też byłem sam i mi nie pomogła. Tylko odjechała, jak mu tu jej kazał. Ty. Co jest? Ogólnie to cię chyba życie uratowałem, wiesz? Miałam wypadek. Znowu Maja, Ska. Co się z tobą dzieje? Chodź, Fezerko, ubierz pas. Oj. Co to? Czajcie, że się nie pobijał. Co się? Pobiło. Prysnic. Życie. Mam ty to tam. Co to było? Zły dzień. Byłam. Słucham. Grandy. Mhm. Popatrz w górę. No nic. Widzę. Masz czas, bo jest potrzebna nawet auto, jest kaput. Kompletnie jest rozgruchotane. Słucham. Prowadzisz tę rodzinę dobrze. Co to ty? Pod szpital, żegnaj. Dół. Co ty robisz? Głupi jesteś? Patrz, Maja, na górę, na dach. Czekaj. Ty, on chce skoczyć na górę, no zobacz. Czerwona kuruma jak coś. No na górę! Kto? Tak, tylko ja próba samobójcza, pan siwy! O kurwa, to jakaś próba samobójcza jeszcze. Nie wiem, pod szpitalem jakieś próby samobójcze. Ja picie, o co tu chodzi? Gdzie wy go widzieć? Tam, na samej górze. Na jak skoczysz, to się rozjebie na policji i cię sprzedam i wszystkich sprzedam. Co? Co ty robisz? Co ty na to? Ty to nie jest ten Montes? No to już mnie... Panie Grandy, pan ściągnie kolegę na dół, dobrze? I nikt się nie wygupia. Nie wygupię się, mówię ci. Rozpruje się na wszystko, jak skoczysz. On chyba ma... To niech skacze. Tego? Niech skacze. Dlaczego? Ale to człowieka szkoda. Idę za nim. Żeby... Jak tam wszedł? W sumie racja. Próbuję ciosów poniżej pasa zastosować, żeby inni cierpieli za ciebie, za twoje skoki. Pan się zapyta, czy podpisał ten papier na oddanie organu w razie czego, bo człowieka szkoda, nie? Ale różnie by było. I części niech odda do mechaniku. To skakałem. Z aut, który posiada. Dobra, tam auta. Oszalałeś. Wiem, że się zgrzesz, Felipe.
Jesteś rozsądny, nie robił ci takiej głupoty. No, ja zadzwoniłem po drugiego mechanika, żeby... Ty, ale jak już będziesz skakał, no, to spróbuj na tą, wiesz, policjantkę wylądować. I to dupskiem. Spróbuj. Co ty mówisz, pan? Ona powinna być już dawno wśród aniołków. Też coś w tym jest. Ale takiej okazji jak teraz nie mieliśmy w sumie, żeby ją porozmawiać. No właśnie. Powiem ci tak, chciałbym ci powiedzieć jedno, że policja wiedziała o twojej próbie samobójczej. Jedna i druga osoba. Powiedzieli, żebyś nie skakał, żebym cię namówił, żebyś nie skakał i pojechali w pizdu. No, klasycznie. I ja cię śpierdolę. Wyjebane mają. Powiedz, że to był test, sprawdzać policję. Żegnaj. No głupi, przez uspokój się, no. Wyślę ci nudeski, Majki dzisiaj mi wysyłała. Wiem, że chciałeś zawsze. Co? Próbuję go namówić, żeby nie skakał, tak? No ale nie moim kosztem. Dobra. To miało być dobra, dla ciebie. Dobra, wracam. No i czekam na SMS-y. Dobrze, wyślę ci na tym rządówce. No co ty? Nic tam... No to przecież... Wyślę mu jedno, a ja dostałem trzy. Czyli chcę, żeby skoczył. Dobra, dzwoń, żeby skoczył. Dzwoń, żeby skoczył, elo. Felipe? Nie mogę ci wysłać, no wyobraziła się. Skacz, pizdu, jebać cię. Fu. Co się dzieje tu? Co ty robisz? Ała! Ała! Uspokoisz się? Swoje wyślij, co? Nudesy może. Swoje? Moje już ma. Ja nie mam twoich. Nie no, żartuję, nie ma. Chodź Felipe, idziemy na dół. Ja też chcę nudesy. No dobra, wyślę ci. Słuchaj, zresztą to nie były takie hardkorowe. Majty miałaś na tej? Pierożku miałaś. Tak, ja do mnie to wtanka. Nie ma znaczenia, to było dla ciebie. Myślałam, że coś dobra, dla to znaczy. Proszę cię, zrób sobie... Dobra, zrobię ci zdjęcie później ja i wyślemy Felipowi. No, obiecałem mu, to obiecałem. Zrobimy... Wyślę ci nudesy, ale takie niededykowane dla mnie, dobra? Ale miałeś te, co wysłała ci. Dobra, zrobimy takie same, tylko ja zrobię. Ale to wiesz, to w głowie nie siedzi. To samo? To nie to samo. Dobra, ogarniemy to, Felipe. Zagadam się. Zawiodłam się, Felipe, na tobie, wiesz? Dlaczego? Jak to, Majeczka? Dobra, fajna dupka jesteś. To, dziwisz się, że chcę cię oglądać? Do poziomu poniżyć. Co? Jak to? To ci poniżył? Przecież wiesz, że rodzina ponad wszystko. Może ja tu się od razu rozbiorę. Po co mamy czekać na nudesę, co? W sumie trochę racji ma. Puść mnie. Nie puszczę cię. Będę cię trzymał. Puść mnie, chcę się rozebrać. Nie. Majeczka. Jak ci powiem, że się rozebra, to się rozbierzesz. Nie możesz takiej samowolki robić. Jesteś moja. I dobra, dwa nudeski, grande przyjrzysz i zapominam o całej sprawie. No, dobrze. Maja się zgadza? Czy nie zgadza się? Cikur, co ty robisz, Majska? Miła miałaś być, a nie... Masz. Co ty robisz? Już? Czy jesteś szczęśliwi? Ale ty jesteś w miejscu publicznym. Majczko, co ty masz? Zadowolony? Plastry przyklejone tam? We'll be right back.